Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będę rozmawiała z Magdaleną Drobek, działaczką, osobą, która w Krakowie, ale zresztą nie tylko, bo w Wiośnie jest rozpoznawalną działaczką. Magdo, nie tak dawno napisałaś na swoim Facebooku tekst, który moim zdaniem jakby wyznacza istotę problemu, czy pokazuje istotę problemu, powinien wyznaczyć nam dyskusję nad problemem, z jakim się mierzymy. Napisałaś, że bardzo często, gdy mówimy o LGBT, gdy mówimy o problemach i takim dyskryminowaniu osób homoseksualnych, zapominamy o biseksualnych, o transseksualnych, zapominamy o działaczkach, również lesbijkach, zapominamy o tym, kim tak naprawdę są ludzie, a wszystko sprowadza się do jakiejś takiej męskocentrycznej dyskusji. To bardzo smutne, ale jak popatrzeć na naszą rzeczywistość, niestety prawdziwe. Jak uważasz, dlaczego tak się dzieje? No bo ja w pierwszym ruchu sobie pomyślałam, to jest cały czas takie właśnie męskocentryczne dominowanie dyskursu, czy dyskryminowanie po prostu generalnie kobiety, ale może za tym coś tak naprawdę jest więcej. W ogóle dzień dobry i dziękuję też Joanno za zaproszenie do rozmowy i też chęć posłuchania mnie. No ja myślę w ogóle, że te ostatnie tygodnie są dosyć dla nas trudne, dla społeczności, ale także właśnie te reszty literek w tym skrócie LGBT, który jakby paradoksalnie tak naprawdę prawica od tego początku 2019 roku jakby wprowadziła do dyskursu. I jakby można to popatrzeć z tej strony, że jakby jest także dobra strona tego wszystkiego, że dzięki temu możemy też ten akronim rozwijać i mówić więcej o tym, co za tymi literkami się kryje. Czyli to, że LGBT to są lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe. Ja lubię też wspominać o tym, że to są także osoby niebinarne, to są także osoby interpłciowe, o których też coraz więcej się w naszej społeczności mówi i o których też coraz, które się też stają się coraz bardziej widzialne. To, co mnie uderzyło też w ostatnim czasie w kontekście samego mówienia o strefach anty-LGBT, to był reportaż bodajże w TVN24, bardzo długi i bardzo pogłębiony, w którym był tylko jeden głos kobiecy i to był głos ekspertki, czyli tak naprawdę spoza społeczności. I to jakby nasuwa się samo pytanie, czy w strefach wolnych od LGBT nie mieszkają kobiety, nie mieszkają osoby transpłciowe, nie mieszkają kobiety biseksualne. I myślę sobie, no, że coś tam się podziało w kontekście tego, w jaki sposób też media mówią o tym wszystkim, co się od początku 2019 roku dzieje. Ale też w kontekście samej społeczności. I no, mi brakuje tego kobiecego głosu, brakuje mi tego głosu czy osób transpłciowych, którym jest też bardzo ciężko. To też, ja też jakby rozumiem kwestię związaną z tym, że jakby geje wzbudzają najwięcej, czy w ogóle jakby MSM-y wzbudzają najwięcej emocji i tutaj jakby przemocowości. Natomiast no, tak samo jak, no, musimy pamiętać też o osobach transpłciowych czy osobach niebinarnych, którym jest też bardzo ciężko i które też gdzieś tam nie wpisują się w to, jak społeczeństwo postrzega normę, prawda? I że też im jest z tego powodu ciężko. Natomiast no, tak wspominałam też, że już w wielu organizacjach, czy oddolnie, czy lokalnie, gdzie też jakby z fundacją bo wspieramy działania i wspieramy też lokalnych liderów i liderki. No jest bardzo dużo kobiet, to są często kobiety, które te działania też tam nakręcają na poziomie lokalnym. I ich nie ma. I nie ma ich w mediach. Wiem, że to jest bardzo trudne, żeby tą przestrzeń medialną wyszarpać sobie. To jest też bardzo męczące, bo jakby to też myślę, że często zapominamy o tym, że my musimy włożyć jakby dwa razy więcej energii w to, żeby gdzieś być, żeby gdzieś coś skomentować, żeby ten głos był słyszalny i widzialny. Ja nie lubię bardzo też mówienia, nawet w kontekście też jakby takiej działalności mojego aktywizmu politycznego, dosyć świeżego też, jakby dopiero zeszłego roku, nie lubię tego mówienia, że ktoś nam daje głos, że to jest tak, prawda, że tutaj mężczyzna jakby dopuścił do głosu, powiedzmy,
powiedzmy polityczki czy kobiety. Ja myślę, że my ten głos sobie po prostu jakby same zabieramy. I to jest, no to brakuje mi trochę tej przestrzeni też jakby rozmawiania o tym. To, co dobrego się gdzieś tam podziało po tym moim wpisie, który był taki bardzo emocjonalny, on był też bardzo późno w nocy wrzucony, no, na zasadzie zastanawiałam się, czy to zrobić, czy nie, ale jakiś taki przesyt już po tym całym szczuciu przez polityków, polityczki partii rządzącej i jeszcze też tych różnych sytuacji, które tak nagromadzały się ostatnio. Pomyślałam sobie, że chcę to jednak gdzieś szczerze powiedzieć, napisać, ale też jakby właśnie dzieją się dobre rzeczy, bo na przykład Gosia Rawińska, to jest połowa bloga czy częściowy garnitur, czyli Ewa Tomaszewicz i Gosia Rawińska, które też są, no, aktywistkami zasłużonymi. Prowadziły kabaret Barbie Girls, pierwszy lesbijski w Polsce. Są też parą, która wzięła ślub w Chmurach, jakby gdzieś tam zwracając też uwagę, zanim to stało się popularne na kwestię równości małżeńskiej. Też zaproponowała, żeby właśnie zrobić taką debatę, by zaprosić kilka kobiet też spod różnych literek i też porozmawiać na temat tej przestrzeni. Więc coś takiego się niebawem odbędzie, więc to też pokazuje gdzieś tam, że to wszystko się, to gdzieś tam ta energia taka też buzuje w osobach. No i z jednej strony to jest tak, że to wszystko, co się dzieje, jakby trochę nas drenuje z energii i też z chęci często na przykład działania, a z drugiej strony, no z drugiej strony jest taka niezgoda w tym wszystkim jeszcze jakby wewnątrz samej społeczności i takie zdenerwowanie, że no coś trzeba zrobić, żeby nie tylko ten męski głos był słyszalny. Więc tak. Ja się tak zastanawiam, bo rzeczywiście przyglądając się działaczkom, przyglądając się różnym też tworzonym narracjom, wspomniałaś tutaj blogerki, prawda? Czyli no takie właśnie zabieranie głosu, a nie czekanie, aż ktoś nam daje. Zastanawiam się, czy ten, prawda, aktywizm i te narracje są czasami trudne do dostrzeżenia z bardzo prostej przyczyny, że myśmy się nauczyli myśleć jednak w taki bardzo binarny sposób. Jak ciebie słucham, przypomina mi się ich historia z jednego krakowskiego liceum, gdzie, prawda, moi uczniowie opowiadali mi, jak pani psycholożka zaproponowała człowiekowi młodemu, by wreszcie się określił, prawda, by wreszcie wybrał, czy on chce być heteroseksualnym mężczyzną, czy homoseksualnym mężczyzną, czy może jest osobą transpłciową. Gdy ta młoda osoba powiedziała, że nie wie, okazało się, że pani, która z nim rozmawia, zaczęła robić nacisk, prawda? Pod tym, jak to nie wiesz, musisz się określić, prawda? I zastanawiam się, czy to musisz się określić, które nakłada na nas społeczeństwo w zasadzie od dzieciństwa, nie jest potem takim efektem, który przejawia się w polityce, czy właśnie w tym takim naszym społecznym oglądzie. Słyszę LGBT, albo słyszę o ideologii LGBT, więc albo się oburzam, że ktoś w ogóle, prawda, mówi w sposób negatywny o homoseksualistach, lesbijkach, biseksualnych czy transseksualnych osobach, albo wrzucam do jednego kotła i mówię, no tak, no powariowali. Myślę sobie, że tak, i to ta obsesja trochę binarności też samej społeczności naszej, i ja to też rozumiem jakby w pewien sposób, bo ja na przykład, nie wiem, jakby współpracując z młodymi osobami, czy nawet jeszcze gdzieś tam w zeszłym roku pracując, bo też przez prawie 10 lat byłam redaktorką portalu dla ludzi LGBT i mając kontakt z młodymi osobami, które jakby zupełnie inaczej też podchodzą do rzeczywistości i do tego, one nie potrzeba tych szufladek tak bardzo, prawda? Bądź jest tych szufladek bardzo dużo, w których i one są, granice są płynne. I to jest to pytanie, czy jeżeli na przykład teraz młoda osoba, nie wiem, identyfikuje się jako osoba biseksualna, być może za jakiś czas jednak stwierdzi, że gdzieś bliżej jest, prawda, na tej skali do homoseksualności. Ja myślę, że to jest okej. Okay. Ale ja też rozumiem, że jest to trudne też do zaakceptowania, jakby z jednej strony dla społeczeństwa z zewnątrz, a z drugiej strony dla na przykład części społeczności, która dopiero co
jakby gdzieś weszła w to taki binarny podział właśnie geje, lesbijki, prawda, osoby heteroseksualne, osoby homoseksualne i dopiero gdzieś odnalazła się na tej skali i gdzieś tam dopiero gdzieś tam w mediach zaczęło się o tym mówić jakoś więcej, a tu nagle znowu przychodzi młode pokolenie, które mówi sobie, że tak naprawdę whatever, prawda? To jest jakby ta kwestia. Ja też trochę nie powiedziałam o tym w poprzednim jeszcze jakby w kontekście tego mojego wpisu, bo on też trochę nawiązywał do tego, co się też podziało trochę w przestrzeni internetowej w Polsce w kontekście wypowiedzi Rowling transfobicznych. I że znowu też jakby w całej tej nagonce jeszcze gdzieś widywałam takie dyskusje bardzo transfobiczne i też takie jakby odmawiające właśnie ludziom jakby samoidentyfikacji. I to jest ten taki trochę właśnie problem, a także jakby wewnątrz społeczności, ale też jakby wewnątrz społeczności sojuszniczej, prawda? Bo to była taka, bo to były też dyskusje na przykład w jakichś takich środowiskach feministycznych. No, co niestety też przyszło do Polski. Mogę powiedzieć niestety, bo jakby no, mi się z tym ciężko pogodzić, że jakby w środowisku takim feministycznym jest po prostu transfobia. I myślę sobie, że to też gdzieś tam wszystko no, bardzo dużo też, jakby ostatnie też 3 miesiące i przez to, że byłyśmy zamknięte i bardzo dużo komunikatów gdzieś docierało do nas tylko przez przestrzeni internetowej, to jakby wiele dyskusji się bardzo tak nagromadziło i tych emocji też takich i też negatywnych w kontekście właśnie wewnątrz społeczności. I ja przyznam szczerze, że nie wiem, jak do czego to wszystko, jak to się wszystko skończy, do czego to doprowadzi. Myślę sobie też, że jesteśmy w bardzo, bardzo ważnym dziejowym momencie, takim dosyć transformacyjnym i że dużo od nas też zależy, czy to będzie ten moment, w którym gdzieś tam wyszarpiemy tą przestrzeń i wyszarpiemy ten język też nasz i nasze postulaty i nasze postrzeganie rzeczywistości i to, co jest ważne. Czy będzie tak, jak było. Więc jakby myślę sobie, że to jest też ten moment, by o tym rozmawiać, by też głośno mówić o tym, co nam się nie podoba. Nawet jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której ktoś może powiedzieć, że nie wiem, że to szkodzi. To ja bardzo często słyszę na przykład, że szkodzę, ponieważ mówię, co myślę. No to nie jest, nie uważam, że to nie jest, nie jest, nie, nie, nie tędy droga. Więc tak, no z jednej strony tak jest ta obsesja binarności, która jakby też rzutuje na społeczność, ale to jest zarówno właśnie zewnątrz społeczności, jak i wewnątrz społeczności, bo też musimy jakby ze swoimi pewnymi kwestiami gdzieś tam wewnątrz się uporać, edukować też. To jest też to, co my robimy z organizacjami. My tak naprawdę też często edukujemy samą społeczność na temat naszej historii. Bo samo to, że jesteśmy jeszcze dzisiaj 24, tak? Za kilka dni będziemy obchodzić 51. rocznicę, 51, tak? Stonewall, który wydarzył się dzięki niebiałym, trans kobietom i drag queen. I myślę, że musimy o tym przypominać, że to jest jakby, a tak naprawdę jeszcze przed Stonewall były w ogóle jeszcze różne wydarzenia w innych amerykańskich miastach, które także były jakby nakręcane przez niebiałe trans kobiety i drag queen. Więc to jest jakby część naszej historii i też musimy o tym pamiętać, że to no, nie wzięło się od białego, homoseksualnego mężczyzny, tylko właśnie w tych mniejszości, którym było najgorzej tak naprawdę, bo to one najczęściej były na marginesie. Tam też były, właśnie nawet ostatnio też rozmawiałam o tym z Gosią, że tam też były lesbijki bacz, prawda, które jakby to wszystko, co gdzieś tam nie mieści się w normie społecznej, tak, prawda, w tej normie, że tak mogę powiedzieć. Więc i to są te osoby, które walczyły nam początki ruchu. Tak się zastanawiam, bo tu już odwołujesz się do historii, która jest rzeczywiście bogata, która rzeczywiście, prawda, pokazuje też, jak dużo już zostało przepracowane i w świadomości, prawda, i przede wszystkim w tym dyskursie politycznym. A z drugiej strony, jak patrzę na nasz kraj, czy w ogóle na to, co się dzieje ostatnio, to mam wrażenie, że jednak jest coraz gorzej. I ten taki przejaw już absolutnej, nawet nie chcę mówić nietolerancji, tylko nienawiści, która się pojawiła
podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej. Te straszne wykrzykiwanie o ideologii i o walce z ideologią LGBT moim zdaniem nie wzięły się niestety z próżni, tylko mam takie wrażenie, że partia rządząca, budując sobie wroga, zresztą różnych tych wrogów wskazuje, ale coraz bardziej uczy nas nienawiści. Coraz bardziej, prawda, nas konfliktuje. I tutaj, prawda, te okrzyki o ideologii LGBT jako o czymś, co trzeba zatrzymać, jako czymś, co jest złe, trafia, obawiam się, na taki grunt podatny, ludzi już przygotowanych, by nienawidzić czy piętnować. Jak uważasz, czy ta stygmatyzacja rzeczywiście jest coraz mocniejsza, czy może jednak właśnie dzięki tej długiej tradycji i jednak budowaniu i świadomości, prawda, i ruchów już szeroko rozumianych LGBT, to jest tylko takie kampanijne przytupywanie i jeszcze trochę, a wrócimy do tej rzeczywistości normalnych rozmów. Moim zdaniem, czy ja jestem niepoprawną optymistką wbrew pozorom czasami, i ja jednak myślę sobie, że to jest jakby bardzo długi proces, który się dzieje. I wiem, że to nie jest najlepszy moment, ale jakby znowu, a propos właśnie wyciągania różnych rzeczy w nie najlepszych momentach, do czego mam talent, no to jednak myślę, że to jest też, to wszystko, co się teraz dzieje, jest też dużą jakby zasługą jednak poprzednich rządów. I poprzednich rządów, za których jakby nie było przestrzeni na rozmowy o prawach człowieka, nie było przestrzeni na edukowanie też na przykład obywatelskie społeczeństwa. I prawda, to jakby standardowe przez 8 lat, oczywiście jakby, no, nie porównuję tak jakby nie w kontekście politycznym czy społecznym, ale mam dużo żalu do polityków koalicji PO-PSL za te zmarnowane lata na przykład dla nas. Bo gdybyśmy mieli na przykład miały nowelizację kodeksu karnego, ochronę w kodeksie karnym, czy związki partnerskie chociażby teraz, to już bylibyśmy, uważam, w zupełnie innej sytuacji. I wiele rzeczy by w tych ostatnich latach w kontekście tego, co PiS robił, by nie przeszło. Bądź przeszłoby zupełnie inaczej. Więc myślę, że to jest taki dłuższy proces, który już trwa. I jakby te ostatnie 5 lat pogłębiło to, co się działo. No i też pamiętajmy o tym, że w 2015 roku PiS miał uchodźców i przeciwko uchodźcom szczuł w kontekście kryzysu uchodźczego, który był w Europie. No w 2019 roku nie było uchodźców, więc musiał się znaleźć inny wróg, ten inny, który można postraszyć. Który właśnie często jest tylko gdzieś tam z telewizji bądź z mediów ludziom znany. I więc tak to się podziało. No jest to cyniczne i obrzydliwe po prostu, bo zawsze powtarzam, że potrzebujemy teraz odważnych polityków i polityczek, którzy będą w stanie odpowiedzieć na wyzwania przeszłości i wyzwania też, a tym wśród tych wyzwań jest także, są także prawa człowieka i to, w jaki sposób będziemy o tym mówić, co teraz właśnie ten jakby ostatni tydzień znowu był taką jakby pigułką po prostu w tym wszystkim, co się wydarzyło. Więc no ja jakby staram się zawsze gdzieś bardzo często, jak jestem gdzieś za granicą pytana bądź przez zagranicznych dziennikarzy, to zawsze powtarzam, żeby jednak też popatrzeć na te ostatnie 5 lat jako taki właśnie wake-up call dla społeczeństwa obywatelskiego, że jednak dużo się podziało ważnych rzeczy dzięki PiS-owi, bądź wbrew temu, co PiS robił, czyli gdzieś tam jednak społeczeństwo obywatelskie się obudziło. Ruch sojuszniczy też bardzo mocno wzrósł, co też widziałyśmy w ostatnim tygodniu, że jednak to oburzenie takie było dosyć duże na słowa Dudy i polityków w koalicji rządzącej. Więc no ja tu jestem trochę optymistką i staram się też patrzeć na to w ten sposób, że to wszystko, co się dzieje, to jest dlatego, że po pierwsze oni nie mają ani pomysłu na siebie i na przyszłość, ani nie mają, tak naprawdę wiedzą, że przegrywają i że to już jest po prostu ten
ten taki nienawistny dyskurs, on odchodzi w przeszłość i że społeczeństwo się zmienia, zwłaszcza młode. W ostatnią niedzielę był w Krakowie protest na rynku. W ogóle to też jakby gdzieś tam w mediach trochę zaginęło, ale to nie jest tak, że on był jakby w kontekście tego, że był równocześnie wiec Dudy. Duda był drugi. Tak naprawdę młodzież krakowska, małopolska zgłosiła demonstrację po tym, gdy Duda ogłosił kartę rodziny, tak to się nazywało. Kartę rodziny i to był taki protest jakby przeciwko tej karcie rodziny i nienawiści. Bo potem się okazało, że prezydent Duda przyjeżdża do Krakowa, więc jakby to się nałożyło. I na tym rynku, pomimo straszliwej ulewy, była straszliwa ulewa, było mnóstwo ludzi, było mnóstwo młodych osób, było osoby, których nie znam. To jest zawsze dla mnie, jako na przykład współorganizatorki Marszu Równości i różnych demonstracji tęczowych w Krakowie od kilku lat. To jest bardzo pocieszające, bo my zwykle gdzieś tam w tych wszystkich demonstracjach spotykamy, a tu po prostu było, nie wiem co to były za ludzie, nie wiem co to byli za ludzie. I było mnóstwo kolorowych, młodych osób. No i to jest piękne, myślę, i że myślę, że to są, oni są tą przyszłością. I tą zmianą też, którą próbuje PiS gdzieś tam w tym swoim dyskursie się powstrzymać. No ja mam też trochę żalu, jakby no nie ukrywam swoich politycznych, tutaj oczywiście jakby, nie to, że to jest jakby bardzo obiektywne, no jakby wiadomo, że popieram jakby konkretną siłę polityczną już od zeszłego roku, no ale mam żal do części kandydatów i polityków, którzy w obliczu tej nagonki, które się odbywa, nie mieli też odwagi, żeby powiedzieć chociaż tego jednego zdania. To mogło być jedno zdanie napisane na Twitterze nawet. To mogło być jedno zdanie rzucone na wiecu, że LGBT to ludzie. I tego mi zabrakło i to mnie bardzo boli, że no i też trochę tego się obawiam. Jakby wiem, że ze strony partii rządzącej czy w ogóle jakichś ruchów takich bardzo prawicowych, nie czeka mnie nic dobrego, czeka mnie przemoc, czeka mnie nienawiść, natomiast chciałabym, żeby po tych wszystkich ruchach, które określają się jako proeuropejskie, które stawiają na wartości, było jednak coś więcej, było tam trochę odwagi w kontekście stanięcia właśnie po właściwej stronie historii, więc tego też się trochę obawiam. Ale tak jak mówię, ja myślę, że to się od wszystko odwróci przeciwko nim. Ja sobie przypominam, jak ciebie słucham, właśnie manifestację tutaj w Krakowie. Pamiętam taką jedną piękną, to było w zeszłym roku, gdzie właśnie tacy radośni, kolorowi ludzie szli Grodzką, potem przez rynek i na rynku stali tacy bardzo smutni, szarzy panowie, bo to byli głównie młodzi mężczyźni, którzy mieli nienawistne transparenty i jakieś okrzyki wznosili, nie będę tu cytować, bo to nie było ani ładne, ani dobre. Piękna była reakcja, bo ludzie, którzy byli w manifestacji, po prostu krzyczeli dołączcie do nas, więc taka próba inkluzji była dosyć ciekawa, ale to, co chyba najbardziej boli, chyba przed chwilą zauważyłaś, to nie są ci nienawistni ludzie, którzy myślą w taki sposób, powiedziałabym, zabetonowany, tylko myślę, że największym problemem są ci tak zwani dobrzy ludzie, którzy deklarują, że mają otwarty światopogląd, ale bardzo często nie potrafią wprost albo powiedzieć słowa wsparcia, albo wręcz powiedzieć nie, nie mów tak, nie mów, że ideologia to ludzie. Tu myślę jest ogromny problem i to pokazują też te wybory, prawda? To widać u polityczek i polityków prawie wszystkich opcji. I może tu też jest największe zadanie, żeby nauczyć ludzi, żeby właśnie mówili, nawet pomimo tego oskarżenia, które ty często słyszysz, że niepotrzebnie coś mówisz. Właśnie trzeba pokazać chyba ludziom, że potrzebnie mówimy. Tak, myślę, że to jest ważne, żeby jednak stanąć po właściwej stronie historii i że to jest właściwe, no, że po prostu, że trzeba być też porządnym człowiekiem
i tak naprawdę powiedzieć sobie na pytanie, co za tymi wartościami stoi. Co to są te wartości? Ja bardzo często słyszę od polityków właśnie, że europejskie wartości. I zawsze przywołujemy te europejskie wartości. To jest równość, to są prawa człowieka, to jest demokracja, to jest praworządność. To są konkretne rzeczy, za którymi stoją konkretne tematy. Prawa człowieka to są prawa osób LGBT, to są prawa kobiet. I prawa osób, nie wiem, w kontekście praw osób LGBT i praw kobiet to jestem ja, prawda? Ja stoję, jakby jestem konkretnym człowiekiem, z konkretną historią życiową, z konkretnymi marzeniami, planami na przyszłość, bądź nie. I myślę sobie, że to jest jakby ważne. Więc staram się mówić, będę mówić pewnie, bo myślę, że to jest ważne. Natomiast jeszcze tak myślę sobie teraz o tych przestrzeniach też, że nawet w kontekście na przykład jakby kultury lesbijskiej, te przestrzenie, one istnieją, one powstają, są też w internecie, są inicjatywy, jak na przykład Sistrum. Dużo się dzieje, no ale to się nie przebija, prawda, do mainstreamu. I podobnie tutaj myślę trochę jest tym właśnie mówieniem o tym byciu porządnym człowiekiem, że gdzieś to do tego mainstreamu się nie przebija, co jest właściwe. I to jest też dużo pracy przed nami. Dużo pracy. W takim razie też dużo cierpliwości. Magdo, dziękuję bardzo. Ja także bardzo dziękuję.